Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Agata Witkowska w Instytucie Verba Veritatis i dzisiaj po raz kolejny jest naszym gościem, jest historyk pan Lech Kowalski. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dziękuję za kolejne spotkanie. Na pewno niezwykle interesujące jak wszystkie nasze spotkania. A państwu też bardzo dziękuję za to, że nas oglądacie, bo nasz jeden z ostatnich odcinków z panem Lechem, pod tytułem Kim naprawdę byli generał Jaruzelski i Kiszczak, cieszy się bardzo dużą oglądalnością. Także cieszymy się, że to, co mówimy, to, co opowiada nam pan Lech, Państwa ciekawi i możemy chociaż trochę przybliżyć prawdziwą historię. A dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę w połączeniu z wydarzeniami, które aktualnie mają miejsce i mam tu na myśli wydarzenia na naszej wschodniej e, granicy. E, pan e, w jednych ze swoich jedna z, z pańskich książek e, opowiada o, o całych dziejach, można powiedzieć, e, właśnie, e, na, granic na, na wielu granicach. E, książka pod tytułem Bezpieka pogranicza, e, mówi nam o tym, co z czego wynikało, jakie były relacje i co się działo na naszych granicach. I właśnie chciałam, żeby pan opowiedział trochę o historii i naszej granicy wschodniej. wschodniej. Bo to też taka, nie też, tylko granica strategiczna dla naszego kraju, granica, na której dużo się dzieje. I chyba nigdy nie przypuszczaliśmy też, że dojdzie do takich zdarzeń. Myślę, że nikt nie był sobie w stanie wyobrazić tego, że może dojść do takich zdarzeń, jakie mieliśmy ostatnio. Myślę o próbie masowego przekroczenia granicy. Polski z Białorusią. Czy, czy pan jako historyk mógłby w ogóle sobie wyobrazić, że do czegoś takiego dojdzie i tam na tej granicy będzie taki, taki konflikt, taki kłopot? Proszę państwa, to co się dzieje na granicy wschodniej, na odcinku białoruskim, byłoby tak naprawdę nie do pomyślenia w Polsce przedwojennej. Kiedy, tą grani, kiedy ta granica była strzeżona przez kadrę oficerską i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, ten sławetny Kop, jak się o nim mhm. mówiło. Z granicą wschodnią my mamy zawsze problem, bo to jest problem dziejowy. To zawsze była granica, która była granicą w pewien sposób kultury, ochrony, ochrony resztę, reszty Europy, czyli tej cywilizacji łacińskiej. No co tutaj dużo mówić, zawsze z naciągającą dziczą od wschodu. Czy to były plemiona mongolskie, tatarskie, czy potem ruskie, prawda, czy wreszcie bolszewickie, ta granica zawsze płonęła, ta granica płonęła. W okresie międzywojennym, tuż po traktacie ryskim, kiedy ustalono tą granicę, ona właściwie, ta wschodnia, nikomu nie pasowała, ani Bolszewikom, choć musieli się ugiąć po przegranej wojnie w roku 1920 z Polską, ale również nie pasowała y, stronie polskiej. Na tej granicy dochodziło do systematycznego rozboju ataków na mniejszości narodowe zamieszkałe przy granicy, a to byli głównie Ukraińcy, Białorusini, Litwini, a to na Polaków, którzy tam się osiedlali prawda, po roku 1920, więc tam było. Po prostu życie było życie było, no, wisiało na włosku na pograniczu. Państwo polskie, widząc co się dzieje, że różne bojówki bolszewickie przenikają przez tą granicę wschodnią, kiedy chcą i jak chcą, że typowa straż taka graniczna sobie nie radzi z, takim, z takimi bojówkami. Postanowiło no, uregulować te sprawy raz na zawsze i tą granicę uszczelnić i wzmocnić. W 1924 roku w związku z tym powołano Korpus Ochrony Pogranicza. Korpus Ochrony Pogranicza, proszę Państwa, liczył w granicach 22-23 tysięcy. Do kopu dobierano najlepszych z najlepszych. Kadrę próbowano podbierać tak zwanych gniazd mm. szlacheckich, czyli z rodzin o rodowodzie szlacheckim. To nie były rodziny szlacheckie bogate, zasobne w ziemię. Nie, tam tylko w wielu rodach z wielkości poz pozostała duma i miłość do Polski. I to decydowało. I to był ten klucz, To był, który tak, to gwarantował... był najważniejszy mm. przy naborze, to mm -hmm. było to. Oni byli dumni, kieszenie mieli podszyte wiatrem, prawda, bez jakichś dostatecznych środków do życia, ale oni Polski nigdy by nie zdradzili, nie porzucili i ją zawsze bronili, zawsze byli w pierwszych szeregach. I kiedy Korpus Ochrony Pogranicza powstaje, rekrutuje się z takich środowisk kadrę zawodową. Rekrutuje się również do Korpusu Ochrony Pogranicza Rekrutuje się również żołnierzy y, y, polskich z pogranicza, którzy tam od, od pokoleń zamieszkiwali te tereny. Ten korpus staje się bardzo elitarną siłą bardzo prężną. Tam nie ma dezercji, nie ma wchodzenia w układy z bolszewikami, sowietami. To powoduje, że po 24 roku ta granica z każdym kolejnym rokiem. Odzyskuje i stabilizuje sytuację mieszkańców tam zamieszkałych. A wcześniej bywało tak: przez tą granicę nasi rodzimi komuniści uciekali do kraju rad, czyli do Moskwy, tam byli szkoleni, tam ich ideowo przygotowywano do objęcia różnych komunistycznych stanowisk w Polsce, kiedy dokona się przewrót. Oni z powrotem wracali, byli po przeszkoleniach dywersyjnych. I robili zamieszanie tutaj w kraju ogromne. No bo Państwa, poza, bo poza, em, poza takimi ludźmi, którzy e, uciekali do kraju rad e, na nauki, to nikt chyba nie chciał przekraczać tej granicy w tamtą stronę. Tak. Oni, kop, taką wprowadził dyscyplinę na pograniczu, że komuniści. Przestali uciekać przez wschodnią granicę, uciekali do braci Moskali poprzez Skandynawię, bo tutaj było to już bardzo niebezpieczne. Kopiści ich wyłapywali masowo, masowo. A wcześniej, proszę Państwa, dochodziło do tego, że tak, komuniści wędrowali w jedną i drugą stronę do swoich przyjaciół, prawda, w Moskwie, wracali, ta, na tej granicy bojówki bolszewickie urządzały sobie wypady na teren państwa polskiego. No nawet w sile 200 i więcej atakowali pobliskie miasteczka, wsie, uprowadzali ludność, gwałcili, zabierali różne dobra materialne, robili mhm. co chcieli i wraca na granicę KOP. KOP zaczyna tworzyć no a co z, kordon. A, a co, a co z, w takim razie ze służbami e, granicznymi, naszych sąsiadów, naszego sąsiada, jakby czy tam nie było żadnej ochrony, czy tam nikomu nie zależało na tym, żeby te bojówki nie napadały nie, na nie, polską y, ludność? Czy tam było, możemy powiedzieć, o takim całkowitym przyzwoleniu i przymyka czy, czy, czy przymykaniu oczu bardziej? Nie, to było wręcz inspirowane, wręcz inspirowane przez władzę bolszewicką y, niepokój, wzbudzanie niepokoju na granicach. Oni sądowali, do jakiego momentu można się y, y, przesunąć. Prawda? Czy jeszcze głębiej można zrobić wypad, czy nie? I na przykład te bojówki napadające na miejscowości pograniczne w okresie Polski przedwojennej, to one wyglądały w swoim składzie tak. 10-20 do 50 zawodowych bolszewików, dywersantów przewodziło, resztę brali z tego takiego, można powiedzieć, motłochu, rządnego krwi, pieniędzy i kosztowności, bo oni szli rabować. Oni szli rabować. A Ideologię do tego dopisywali bolszewicy, że proszę, patrzcie, państwo polskie tyle zabrało nam, prawda, ziem nie panuje nad tym, nie może własnej granicy ochronić, do czego tu dochodzi i tak dalej. Komuniści, ci sowieccy, ci bolszewicy wybijali to na sztandary i robili pośmiewisko z państwa polskiego. Powstał KOP. Zbudowano system strażnic przy samej granicy. Pięknie, Granice były, strażnice były najbliżej położonej linii granicznej. Pięknie z tyłu utworzono specjalne odwody. Najpierw to były batalionowe, potem to były odwody pułkowe. Z tyłu, proszę Państwa, były jeszcze rozmieszczone szwadrony kawalerii. Kop miał około tysiąca koni wierzchowych. I kiedy kawaleria kopu. Wkraczała do akcji, żeby rozbić te atakujące bandy bolszewickie, które wdarły się na teren państwa polskiego, to moi drodzy, to tylko było słychać komendy, prawda? Świst szabli, lanc, głęboki oddech końskich płuc nacierających na takie, na takie bandy, które, które w popłochu uciekały z powrotem na swoją granicę i mało kto wychodził żywy z takiego ataku. Ja oglądałem po stronie bolszewików, ja oglądałem dziesiątki zdjęć archiwalnych w Centralnym Archiwum Wojskowym. To jeszcze było 30 lat temu. Nie wiem czy takie jeszcze zbiory yy istnieją. To pacyfikacje przeprowadzane przez KOP. To przypominają rejony niczym spalonej ziemi. Kop odpowiadał ciosem na cios, ogniem na ogień. Gdyby za czasów kopu zaistniała taka sytuacja, jaką mamy dzisiaj do czynienia, to proszę mi je źle nie zrozumieć, ale ona by trwała dzień, może dwa, trzy dni i sytuacja byłaby rozwiązana. To jest dzisiaj niemożliwe do przeprowadzenia i żyjemy w innym świecie. Ale kop takich sytuacji z przerwaniem granic to miał setki, jak nie tysiące w okresie swojego pełnienia służby na tej granicy do roku 1939 i zrobił porządek. Kopiści po wojnie byli jednymi z najbardziej poszukiwanych, poszukiwanymi przez komunistów, byli aresztowani, bici, więzieni. Tak samo jak żołnierze wyklęci od razu przeszli do kategorii obywateli niższej, niższego stanu, przechodzili gechenne, przechodzili gehenne. Jeszcze w 81 roku, jak Jaruzelski wprowadzał stan wojenny, to cała masa żyjących byłej kadry kopu była pod obserwacją urzędów służby. Bezpieczeństwa. Nie darowano im nigdy. Sytuacja rzeczywiście bardzo podobna, dlatego że zarówno dzisiaj, jak i wtedy te przekraczanie granicy było celowe. Ono było jakby ukartowane, to przekraczanie tak. granic. Z tą tylko różnicą, że dzisiaj na granicy mamy kobiety i dzieci. Tak. I to jest, myślę, że takie trudne dla, i dla służb, i dla wszystkich, i dla wszystkich decydentów, bo jakby nie było. Już jakby też są tam dzieci i kobiety, i w tej chwili, gdyby tam byli też tylko mężczyźni, bo tak myślę, że kopiści głównie mieli do czynienia właśnie z mężczyznami, którzy chcieli przekroczyć granicę w określonym e, celu i nie mieli skrupułów, że tutaj nikt nie przyszedł e, w pokojowym nastawieniu, tylko jest to dla określenia e, jasno sprecyzowanych e, celów. Natomiast dzisiaj mamy kobiety i dzieci po drugiej proszę panie, stronie. Proszę Państwa, to nie jest tak do końca, bo kopiści nie tylko atakowali tych przekraczających granicę, ale kopiści eliminowali z życia, z życia e, w społeczności przygranicznej wszystkich tych, tych, którzy nie wiem, sprzyjali... Nie wiem, Panie Lechu, czy my chcemy to usłyszeć. Którzy ale, sprzyjali... <grym> Bolszewikom. bo bolszewicy mieli po tej stronie naszej granicy swoją agenturę, wiedzieli gdzie, jak się kop przesuwa, gdzie są łatwiejsze przejścia wejścia i kopiści mieli również swoją agenturę, która im donosiła. Kto po stronie granicy Polskiej współpracuje z bolszewikami. Czy chce pan powiedzieć, I czy byli do tego stopnia bez względu, bezwzględni? Bezwzględni, proszę pani, są porobione zdjęcia, dokumentacja zdjęciowa, i na nich widać, jak wygląda wioska, która współpracowała z bolszewikami, czy to była wioska białoruska, czy ukraińska, jak wyglądała przed, a jak wyglądała, jak przyszła ekspedycja karna mhm. KOP, i co z tej wioski zostało. Tam też były dzieci, tam też były kobiety, byli mężczyźni. Ja nie mówię, że była to rzeź, ale wioski były palone, ludność przeganiana. No, tak to wygląda. To wygląda okrutnie również na tej dokumentacji zdjęciowej, ale to było ząb za ząb. Inaczej tej granicy państwo polskie by się rozpadło. Ono by się rozpadło na, na jakieś części zbolszewizowanej. Nie, nie dano by sobie z tym rady. Po to powołano tenże kop. I teraz, powie, proszę państwa, przejdziemy może do tej granicy, po po już jaką nam narzucili Sowieci po II mhm. wojnie światowej, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że naj, najpierw to sobie Stalin tą granicę wschodnią lekko tak tylko przyklepał w Teheranie, a później w Jałcie to już było pewne, że mhm. towarzysz Stalin dostał przyzwolenie na przesunięcie swojej granicy zachodniej. Proszę Państwa, on ją przesunął to Imperium Zła przesunęło swoją granicę po wojnie o 250 km na zachód, kosztem państwa polskiego. Oczywiście dano nam tam później wytyczone również przez Stalina i skrupulatnie wydzielone tak zwane ziemie odzyskane, oswobodzone przez tą Armię Czerwoną, jako niby rekompensatę. To nigdy nie było rekompensatą, ze względu również na fakt, że na tych ziemiach kresowych, no to była ta bardzo istotna tkanka narodowa. Naszej społeczności, nas, Polaków. Pan, się... czy, czy mogliśmy zrobić coś wtedy, w tym 1943 roku, kiedy Stalin zaproponował w pierwszym momencie Churchillowi tak, i tak. Rooseveltowi przesunięcie tej granicy? No bo to nie jest o 10, 20 czy 50 tak. kilometrów, tylko o 250 kilometrów, czy my mogliśmy zrobić wtedy coś, żeby do tego nie doszło? Nie, to już była sprawa przesądzona. Zarówno Churchill, jak i Roosevelt potrzebowali armii czerwonej. W armii czerwonej nikt się nie liczył z ofiarami. Stalin mówił, jak śmierć jednego człowieka to tragedia, a milionów to statystyka. No więc, proszę Państwa, demokracje te zachodnie miały to do siebie jak Brytyjska i Stanów Zjednoczonych, no że liczono się z życiem ludzkim, a Stalin gonił, prawda, tych swoich z przodu Niemcy, z tyłu jego wojska NKWD. Albo nacierałeś na Niemców, albo dostawałeś w czapę od własnych, prawda, oddziałów NKWD-owskich, które cię goniły do boju. Nic nie można było zrobić, nic to była Czysta, wyrafinowana polityka. I kiedy ta granica. I działo się to oczywiście z wspominięciem nas. Nikt, o, nikt, nikt nie brał pod uwagę nas... tego, ani nie informował. Władz polskich na uchodźstwie w Londynie? Nie, to, to się odbywało poza. Dlatego nigdy nie możemy dopuścić, jak dzisiaj Tylko... Niemcy chcą rozmawiać z Rosją o, o tym, co się dzieje na naszej granicy państwowej. No właśnie, polskiego. bo nasz, nasz rząd na uchodźstwie był w Londynie w tym czasie, tak. a Churchill, premier ówczesny, jakby też nie miał żadnych skrupułów do tego, żadnych. żeby. żeby... Żadnych. Może zapytać Polaków, co oni o tym myślą. Proszę Państwa, w ogóle nie brał tego pod uwagę. No, do dzisiejszego dnia katastrofa na Gibraltarze i śmierć naszego prawda, przywódcy Sikorskiego przez Margaret Thatcher została, ja już nie pamiętam, czy o 30, czy o 50 lat, znowu przesunięte archiwa zostały utajnione. Czy to była śmierć wywołana zapotrzebowaniem politycznym, i czy to było robione przez Brytyjczyków i przez Sowietów? Nie wiemy. No trzeba znowu wierzyć, że kiedyś ta sprawa też zostanie wyjaśniona, jak Katyn. Ale zostaliśmy porzuceni i otrzymujemy ten ochłap na wschodzie, tak jak Stalin chciał. Taki, jaki chciał, tak sobie wykroił tą granicę wschodnią. No proszę zauważyć, kończy się wojna w maju 45 roku, a pierwsze tak naprawdę oddziały powołane, powołanego WOP-u, on został powołany we wrześniu 45 roku, pojawiają się na granicy wschodniej, pojawiają się dopiero w styczniu 46 roku, pół roku po zakończonej wojnie. Oczywiście. Oni się nie spieszyli, bo yy, prawda, później tą granicę nazwą granicą przyjaźni i tak mhm. dalej. No, bo, no to jak będziemy yy, yy, spieszyli się do przyjaciół, prawda, sprawdzali co tam się dzieje. Nie, oni sobie przyszli, tam w ogóle nie przygotowani do przejęcia yy, granicy wschodniej. Właśnie, przepraszam, że tak powiem z przekosem, ale równie dobrze w tamtej sytuacji te granice mogłoby nie być. Mogłoby nie być, no bo po co? Towarzysze pograniczni z NKWD doskonale się tam poczuli, zaklimatyzowali. Za czym przyszli yy, Polacy, w Wopiści na tą granicę. Oni powykreślali takie linie graniczne tam, gdzie nie przebiegały naturalnie, że proszę Państwa, tam tymi głupimi zakosami sowieckimi, jak oni se wykreślali na tych mapach, jak nie było rzek, jakichś tam innych przeszkód i tak dalej, Spowodowano to, że zarówno po stronie polskiej, na tej nowej granicy, jak po stronie rosyjskiej pozrywano wszelkie więzy strukturalno-organizacyjno-samorządowe. Były drogi prowadzące donikąd, dworce, na które nie przyjeżdżały żadne pociągi, mosty, kładki niewykorzystywane, no bo jeżeli tak się przecinało na pół, prawda, jak się chciało, to tak to potem wyglądało. I teraz ci pogranicznicy polscy na tą granicę przychodzą. Oni są zdemobilizowani z różnych jednostek, i ta granica, ta przedwojenna zakopu, miała ponad 1400 kilometrów. Ta nowa jest o 200 kilometrów krótsza. Oni przychodzą tam kompletnie nieprzygotowani. I jeszcze teraz, co się dzieje? Okazuje się, jak zbierałem materiał do tej książki, że na tą granicę wschodnią wysyłają. Najgorszy element, y, 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 tak zwany kadrowy, kto chciał się pozbyć niewygodnych żołnierzy w jednostkach, służących w centrum kraju, czy na granicy zachodniej, czy nadmorskiej, czy na południowej. To ich skierowywał do służby na granicę wschodnią. Czyli jaka całkowita zmiana. Ca skoku. Tak, tak. tutaj, na jakby tak. całkowicie, przychodzi na tą granicę zupełnie inny człowiek. Inny, to na kolanach. Na kolanach w stosunku do y, pograniczników sowieckich. Ja zaraz powiem, jak, y, jak oni ich zadaniowali potem, tych naszych y, y, wopistów, y, sowieci. I teraz tak, proszę Państwa. Granica ta wschodnia liczyła przeszło 45% ogółu granic państwa polskiego po wojnie, ogółu. A do jej ochrony, ze wszystkich sił i środków, jakimi dysponował WOP, wydzielono tylko 25%. 25% na największą granicę, na najdłuższą 25%. Ci WOPiści, którzy nazywali się żołnierzami WOP, przybyli na tą granicę, to od miejscowych, pyta miejscowych pytali się o drogę, a dokąd prowadzi, a I gdzie przebiega granica? Gdzie przebiega tak, granica? Gdzie przebiega? Wychodzili i nie mogli trafić wielokroć do własnych strażnic. Po prostu nic nie wiedzieli. Wyposażenie bardzo słabe. Proszę Państwa, ci żołnierze y, 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 i te powstałe tam oddziały, potem brygady i tak dalej. One przez długie lata były ukompletowane jedynie na poziomie 48% 52%. Ta granica przez cały okres PRL-u nie była dofinansowana. To była granica, tak naprawdę, to była zachodnia granica państwa, imperium sowieckiego. Sowieci naszym, naszym pogranicznikom stawiali zadania. Tak byli uzależnieni od Sowietów, że dowództwo WOP-u jeszcze w 1951 roku słało pisma do Komitetu Centralnego PZPR z prośbą, żeby na granicę, tą, którą WOP szczerze wschodnią, zdosłać oficerów radzieckich, bo oni sobie tutaj nie radzą. Oni sobie tutaj nie radzą. Rok 1951. Z tą granicą Sowieci robili, co chcieli. W 1951 roku zauważyli Sowieci, że w tak zwanym kolanie bugu są ogromne pokłady węgla kamiennego. I wiecie państwo, co zrobili, zawołali Polaków i mówią tak, że zachodzi potrzeba przesunięcia tej granicy o 480 km włącznie, ale kilometrów kwadratowych, tak. czyli oni biorą obszar tutaj, gdzie wykryli, że są potężne te zasoby węgla kamiennego, oni biorą ten obszar, i w zamian za to dają nam również 480 km, ale bez użytecznej ziemi w rejonie Ustrzyk dolnych. Takie podgórze, tam bieszczady i tak dalej, nic tam nie ma. Mało tego na tym terenie wybudowali potem Sowieci, którzy nam zabrali w 1951 roku wybudowali kilkanaście kopalń węgla kamiennego, zrobili na tym ogromny majątek ja nie podaję tutaj w rublach. Bo to żadna waluta, tylko w dolarach kilkadziesiąt miliardów dolarów wyjęli z tej regulacji, która, z tej ziemi, którą nam odebrali. No więc ta granica tak wyglądała. Tak oni nie musieli też ze specjalnie z nikim się dogadywać, bo tak na dobrą sprawę dogadywali się w sprawie tego terenu sami ze sobą. No z sobą, więc, no to, więc... byli, to były ich marionetki tutaj nad Wisłą, hmm. prawda, które w ich imieniu namiestnikowali, tak bym to określił. Tomże marchią przynależną do Związku Sowieckiego. I teraz, proszę Państwa, popatrzcie, co się dzieje. Po jednej stronie granicy przez całe lata 40. jeszcze długo przez lata 50., po jednej stronie są oficerowie sowieccy i po tej naszej też są sowieccy na tych najwyższych stanowiskach. No Pierwszy dowódca Wop gwidon Czerwiński, tylko brzmi polsko nazwisko, prawda? Nie oficerem NKWD z wojsk sowieckich dowodził tym żywopan na tej granicy. I teraz tak, jeżeli my jesteśmy na tej granicy tak słabi, to po drugiej stronie granicy Sowieci zupełnie inaczej ją traktują, proszę Państwa. Otóż Sowieci tak, mają ją obsadzoną przez najlepsze wojska NKWD, a potem KGB, te pograniczne, tam są najlepsze jednostki, doskonale wyposażone, sprzęt, granica jest szczelnie przez nich chroniona. Tam przy tej granicy służą również naj, y, 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 najbardziej zasobne i doskonale również dozbrojone okręgi wojskowe. Dlaczego? Dlaczego dla nich ta granica jest tak ważna? Aha, całe składy zabezpieczenia logistycznego i tak dalej, i tak dalej. Bo proszę Państwa, z nadbogu planowane by było kiedyś w zamysłach sowieckich było y, 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 ujęte, że. Przy ataku na państwa Europy Zachodniej, z tejże linii granicznej na Błogu, ruszą jednostki na wsparcie tychże frontów, które będą miały podbić Europę Zachodnią. Dlatego tam oni utrzymywali to wszystko w takiej dyscyplinie i trzymali na najwyższym poziomie. Dlatego z drugiej strony mógł, mogło być co tylko sobie, by Polacy nie wymyślili i tak nie byli brani pod uwagę. Jeżeli teraz, jeżeli teraz sobie uzmysłowimy, że ta granica wschodnia zostałaby w wyniku konfliktu Europy, powiedzmy układu warszawskiego z NATO, już potem, to z tego miejsca ruszyłoby około 3,5 miliona żołnierzy uderzających na Europę Zachodnią. Proszę Państwa. To nie tylko granica wschodnia, ale cała nasza polska perolowska infrastruktura od Bugu po Wisłę i od Wisły po Odrę była budowana i wznoszona pod kątem potrzeb frontowych przyszłym w przyszłym konflikcie Europy z Związkiem Sowieckim czy Radzieckim, jakbyśmy ją nazywali. Tam nie ma, nie budowaliśmy mostów, przepraw, nie kładliśmy nowych torowisk z, z myślą, że to ma nam służyć. Nie, my musieliśmy uwzględniać parametry ciężkości czołgów, czy przejadą tym mostem sowieckich, wozów opancerzonych, wszystkie kładki, y -y, przejścia, y -y, drogi, one wiodły i tak się rozchodziły, żeby było łatwiej po nich manewrować i uderzyć na Europę. Tak więc ta granica była w ten sposób odbierana. A co robili jeszcze sowieci z naszymi A Czy to uległo zmianie? Proszę. Czy to uległo zmianie? Teraz, obecnie? Tak. Nie, no teraz, Jakie, ale muszę przejść płynnie by, w to czy, pytanie. Czy, właśnie, jakby, czy, czy to wszystko, e, przyszła zmiana władzy, mamy e, nowy system, mamy nową e, Polskę e, po komunie i jakby jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło, więc jakby to wszystko zburzymy, zabezpieczymy na nowo, tak nie. żebyśmy my byli bezpieczni. Nie, nie, proszę państwa, nie. Ech. Komuniści nasi na tej granicy, kiedy tam ten WOP wstawili, ten WOP był zadaniowany, wykonywał polecenia sowieckich pograniczników i do tego tak się przyzwyczajono, tam nigdy, WOP nigdy nie nawiązał do jakiegokolwiek etosu służby kopu na tej granicy. Nigdy, nigdy. My byliśmy tam takim podnóżkiem sowieckim na tej granicy. Sowieci tam co chcieli, to robili, jak szedł. Transport z kontrabandą, czy potem jak się walił tutaj ten komunizm w Polsce. No przecież mój Boże, ile tam dobra przejechało w ogóle niesprawdzone przez nasz WO, bo Nie głowy odwracali drugą stronę, żeby tego nie wiedzieć. Robiono co chciano na tej granicy. I teraz, proszę Państwa, ten cały etos służby w ie na granicy wschodniej on w naturalny sposób. Przelał się do straży granicznej, tej powołanej w 91 roku. Proszę Państwa, Wopiści nie byli poddani jakiejkolwiek weryfikacji personalnej, kadrowej, dowódczej. Oni jednego dnia byli WOPem, prawda, a drugiego dnia stali się strażą graniczną. Ci, Czyli którzy jak nie już służyć. urzędów w Polsce. Tak, no, bo zmieniliśmy nazwę. Tak, zmienili szyld, prawda? To tak jak kiedyś informacja wojskowa, która tukła i zabijała ludzi, stała się WSW z dnia na dzień. Nawet nie zdążyli zmienić tamtego yy, szefa informacji wojskowej, był ostatnim szefem informacji wojskowej i pierwszym szefem WSW. No tak się robiło i tutaj tak samo było. I teraz, jeżeli takie zasoby kadrowe. Przez Sowietów wytresowane na granicy Wschodniej weszły do Straży Granicznej. To proszę Państwa, ale uwierzcie, że przez kolejne dekady trzeciej RP tam niewiele się zmieniło. Dopiero po wejściu Polski do Unii, Unia tam trochę groszem sypnęła, zaczęto unowocześniać, poprawiać i tak dalej, ale ta granica, i to jest pokłosie tego, co teraz tam się dzieje, ona nigdy nie stanowiła jakiejkolwiek tajemnicy dla strony sowieckiej. Na tym odcinku, tym dzisiaj, co tam się wyprawia na granicy wschodniej w tej części białoruskiej, to naprawdę białorusini wiedzą dziesięciokrotnie więcej niż nasza straż graniczna. Ona dopiero teraz, ona dopiero teraz nadrabia lata straty. Ta granica tak ta gran... sytuacja zmusiła do tego, Sytuacja żeby... ją tak. zmusiła i my, teraz się okazało, że nie potrafimy tak naprawdę chronić granicy wschodniej. Nie potrafimy, bo to, proszę państwa, nie jest sztuką wstawić tam tysiące żołnierzy, policji, prawda, teraz tej straży granicznej. Tam trzy czwarte z nich na tej granicy wschodniej to robi za tak zwane supy. Oni naprawdę nie wiedzą tak, co się wokół i gdzie może wydarzyć. Stąd te różne przejścia. Nagle gdzieś tam znajdujemy jakieś grupy w rejonie prawda, Polski Centralnej, niektóre już pod granicą tą dawną, tam zachodnią, prawda? I tak dalej. I tutaj, tutaj to, jest, to są te wszystkie zaniedbania. I za te zaniedbania na granicy wschodniej nie można tylko rozliczać, Y, y, tych z okresu PRL-u, ale trzeba również rozliczyć tych wszystkich funkcyjnych, którzy stali na czele służb, którym podlegała Straż Graniczna. Bo te zaniedbania dopiero teraz my widzimy, co się dzieje i jaki jest problem. Bo jeżeli państwo polskie nie stać i popatrzcie państwo, co się dzieje. Jakie my umocnienia wznosimy, to ja jako obywatel naszego kraju, ja się czuję źle, jak widzę te druty kolczaste. Które przypominają no, tor przeszkód dla przedszkolaków, prawda? A nie dla tych, którzy chcą tą granicę przełamać i przejść. Nie może być takie coś, że stawiamy jakieś słupki, które nawet pod wpływem wiatru się przechylają, jakąś siatkę rozciągamy. Nie. Ta granica musi po prostu reprezentować majestat państwa polskiego. No, miejmy nadzieję, że jest to tylko taka sytuacja na tu i teraz. Yy, plany są. O wzmocnieniu granicy, dużo większe niż to, co widzimy dzisiaj. Mnie niestety chyba martwi to i, i, i nie mogę tego nie powiedzieć teraz, że chyba jesteśmy trochę takimi specjalistami od łatania dziury w momencie wypadku. My mamy od 97 roku różne rzeczy działy się, tak mi przychodzi ten 97 rok, bo to powódź we Wrocławiu tak. straszna, czy jakby te powodzie nas zatykają i mamy plany zabezpieczenia i, i, i powinno się coś z tym wydarzyć, po czym rok dwa nie ma pieniędzy i, i nikt nie rusza tego i nikt w zarządzanie kryzysowe czy jakby przeciwdziałanie sytuacjom kryzysową jest. No leży u nas, no po prostu, znowu kiedy jest powódź, to my się zbieramy e, i tutaj bardziej obywatele stają, e, jak zwykle zresztą, e, na wysokości zadania, a to na poziomie, e, z poziomu centralnego, czy no. Czy, czy jakiegoś tam lokalnego jest, jest zaniedbywane? No, miejmy nadzieję, że teraz ta, e, też nie chcę powiedzieć nauczka, ale, ale poniekąd tak, na granicy e, wierzymy w to, że ona coś zmieni, że zajmiemy się tym, co już dawno powinno być. Oczywiście, my możemy mówić, panie redaktor, o pewnym szczęściu, że to się dzieje na odcinku białoruskim, mhm. bo gdyby to, Gdyby Putin zaplanował to, co Łukaszenka realizuje u siebie na przejściu, na, na, na pograniczu Białorusi i Polski, gdyby Putin to zaplanował u siebie w wodzie kaliningradzkim, bo przecież mamy też również tam granice, to proszę Państwa, on by przeszedł i wypchnął tych uchodźców w ciągu doby albo dwóch. Tu mamy to szczęście, że po drugiej stronie. Jest na podobnym poziomie. Yy, granica. Yy. Jest granica chroniona, yy. bo jaka ona była yy, yy, kiedyś? Kiedyś, gdy tam stali yy, prawda, Sowieci, no, można powiedzieć, że myżby yy, się nie przedarła. No, jednak Białorusini no, nie przywiązywali też takiej yy, yy, roli i uwagi my na pewno jesteśmy sprawni w łataniu dziur prawda to nam wychodzi ale to nas ośmiesza no nie może tak być że obrzuca się nas kamieniami prawda Jakimiś kijami. No właśnie przy czym jesteśmy narodem, który wielokrotnie pokazał, chociażby na przykładzie żołnierzy wyklętych, że my jesteśmy waleczni, my się nie poddajemy, że to nie jest tak, że jakby my narodowościowo mamy jakiś tam kompleks i że tylko potrafimy łatać dziury i, i po prostu siedzimy jak ta mysz, i kiedy w sytuacji nagłego zagrożenia my reagujemy, wtedy jeszcze najczęściej uciekając. Absolutnie nie. Nasza historia pokazuje zupełnie coś innego. Pokazuje to właśnie, że jesteśmy narodem, który Wbrew przeciwnościom, jest w stanie się zmobilizować. Mamy wybitne jednostki, które naprawdę dokonywały w naszej historii y, cudów. I teraz nie wierzę w to, że my, jako naród, właśnie nie jesteśmy w stanie być narodem pełnym takiej dumy narodowej, pełnym y, takich y, umiejętności, które pozwalają wyjść do przodu na kilka kroków i budować nasz kraj, a nie ciągle być w pozycji takiej y, obronnej tak ale ja powiem tak proszę państwa nie ma nic gorszego niż ośmieszanie munduru mundur symbolizuje władzę symbolizuje państwo I bezpieczeństwo, bezpieczeństwo hmm. obywateli jeżeli ten mundur jest tam sponiewierany no bo dochodzi do takich momentów rzucają w nich jakieś tam kamienie jakieś inne środki jakieś gałęzie przerzucają Ci chłopcy tam szczegący tejże granicy, to jak mówiliśmy o żołnierzach wyklętych, to nie są również żołnierze, którzy tam się znaleźli z wielkopańskich domów, prawda? Tam nie ma tych gogusi, prawda, z włosami postawionymi na żelki, prawda, i, i w tych rurkach, spodenkach. Tam pani takich nie znajdzie. Tam są żołnierze z normalnych polskich hmm. rodzin. Wielodzietnych bardzo często. Również z, tych, z tej drabiny społecznej trochę niżej położonych. Ale oni chcą tej granicy tak. bronić i jej chronić. I naprawdę oni czynią tam naprawdę, ale cuda. Ich jeszcze teraz trzeba siłą Państwa Polskiego dozbroić. Oni muszą być również na innych zasadach rekrutowani w szeregi Straży Granicznej na wschodzie, bo tam się wszystko rozpocznie. Tam się wszystko rozpocznie. Wszystko złego, co może spotkać Polskę z tamtej strony, i to musi być również elitarna siła. Ta granica, co by tutaj nie krzyczano i zakrzykiwano. Ona musi w pewien sposób przypominać granicę amerykańsko-meksykańską. To, to musi być mur, który będzie wzbudzał szacunek, a jednocześnie powagę państwa polskiego. To muszą być systemy zabezpieczeń elektronicznych na najwyższym poziomie, a nie tam jakieś dzisiaj ganianie po granicy na konikach, prawda, się i tak dalej. Tutaj coś załatać, tam coś poprawić. Nie. Tak się traci twarz. Wtedy każdy przypadek takiej śmiesznej śmieszności na tej granicy od razu ma czytelników w Europie Wschodniej. Pani Lecho, a co pan na te zarzuty, jeżeli chodzi o wydarzenia właśnie na tej granicy, że zachowujemy się jak państwo nieprzestrzegające zasad humanitarnych, że nie chcieliśmy przyjąć uchodźców, że... To jest dosyć trudne pytanie, ale w perspektywie właśnie tego, o czym pan mówi, jak to rozegrać? Ja, jakby już wiemy, że KOP był... Dbał o granicę, był tak. bezwzględny. Natomiast co w takiej sytuacji? No bo jakby nie było, jesteśmy kilka lat do przodu, yy, wiemy, że ten obraz relacji się zmienił wiemy co się dzieje w tych krajach Syria Pakistan że ludzie tam naprawdę potrzebują pomocy i wsparcia bo życie jest tam niezwykle ciężkie dla zupełnie normalnych obywateli my też mając swoją historię i tutaj też z drugiej strony, właśnie słysząc, jak Pan mówi o tym murze i o tych zabezpieczeniach, to, to tak sobie próbuję to wyobrazić. Czy, czy mm, powinniśmy być nieczuli? Czy to jest niehumanitarne odgradzać się w ten nie, sposób nie, nie. Od, y, od, od sąsiadów? Czy nie ten to, nasz sąsiad taki nie, dobry, nie, nie. Że nie, czy, czy dobry, czy zły? Pani redaktor, proszę Państwa, nie po to stworzono granice, żeby. Y, te granice były, prawda, dla różnych grup spoza, powiedzmy, Europy sobie przekraczane w tą i z powrotem, że są to najczęściej te narodowości, które tu przybywają do Europy, które się nie asymilują z innego w ogóle kręgu kulturowego, że to, co się dzieje na granicy teraz białoruskiej, to się nie dzieje po stronie polskiej, tylko po stronie białoruskiej. To są... Goście, goście reżimu Łukaszenki, to jest jego problem. Proszę zauważyć, w jakiej dzisiaj sytuacji jest, jest Ukraina. Okazuje się, że Ukraina już po rozpadzie Związku Sowieckiego nigdy nie ustaliła, nie ustaliła granic tych od wschodu ze Związkiem mhm. Sowieckim. Gdzie jest Związek Sowiecki? Jest już w Dąbasie, prawda? Jest już na Krymie. I jeżeli tutaj by nastąpił wyłom, to rozszarpią nas. Rozszarpią nas. Tu nie chodzi o tych ludzi, bo oni tu nie chcą zostać w Polsce. Oni by dalej przeszli na zachód. Ale jeżeli nastąpi ten wyłom, to proszę Państwa, ta granica nie jest nam dana raz na zawsze. Mniejszości ukraińskie mieszkające przy granicy, białoruskie, i choć z Litwinami jesteśmy za pan brat. Ruszą się wtedy, jak tam nastąpi wyrwa, ruszą się. Jedni będą chcieli trochę Suwalszczyzny, inni Białostockiego, na południu Przemyskiego. Nie możemy, nie możemy odpuścić. Ja wiem, że to brzmi źle, mur, zatory i tak dalej, ale nie jesteśmy pierwszym państwem, które w Europie się grodzi. Jest już cała masa państw, które wykonuje tego typu zabezpieczenia i buduje. No, tu musimy w tym kierunku zmierzać. Leżymy akurat tak geopolitycznie, że to zawsze jest niekorzystne dla Polski. I tylko może się pogłębić ta sytuacja niekorzystna. Jeżeli Putin się chwali, że z obwodu kaliningradzkiego to do, on do Warszawy byłby zdolny być ze swoim wojskiem, prawda, za 24 do 48 godzin, no to. No to Pamiętajmy, obwód kaningracki jest najbardziej naszpikowany hmm. częścią w Europie wojskami sowieckimi. To nie jest to, że jesteśmy niesympatyczni, nietolerancyjni, bo to sobie można porozmawiać w telewizji, prawda, na dyskusjach, na panelach. Nie tutaj jest racja. Stanu. Stanu. Tu chodzi o obronność o kraju. Obrono, o obronę kraju własnego. Nie można go rozjechać na życzenie, prawda, byłego kołchoźnika, który dzisiaj y, włada Białorusią, bo on ma takie życzenie, prawda, y, rozwalić tą granicę i on będzie czynił, co tylko mu się będzie podobało, tak długo, jak będzie Putin go wspierał. Nie, my mówimy nie. To jest nasz kraj, nasza granica i my musimy ją chronić. Mhm. Pani Lechu, bardzo dziękuję za, kolejny, za kolejne bardzo dobre spotkanie. Państwa z wielką przyjemnością po raz kolejny zachęcam do sięgnięcia po lekturę Bezpieka Pogranicza pana Lecha Kowalskiego i tam znowu dużo, dużo więcej ciekawych informacji na temat historii naszej granicy. Pani Lechu, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, dziękuję Państwu i zapraszam. Na kolejne odcinki w Instytucie Verba Veritatis. Do zobaczenia!